16 maja w Polsce obchodzimy święto świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika oraz patrona Polski. Andrzej urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne, wstępne i średnie, wraz z retoryką, Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi. 30 lipca 1611 roku, w wieku 20 lat, wstąpił do Jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w roku 1613 śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży najpierw w Braniewie w stolicy Warmii, a potem w półtusku wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne, które zwieńczył święceniami kapłańskimi 12 marca 1622 roku. W latach 1623 do 1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłaniał do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował sodalicją mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma Świętego i Dogmatyki, wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora sodalicji mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium. W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. Rok później powrócił ponownie do Połocka jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. Potem posługiwał ponownie w Wilnie i Pińsku. Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu i niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że ojciec Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją i miał dar obcowania z ludźmi. Wytrwałą pracą nad sobą ojciec Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej Łasce potrafił znieść przeciwności na wyżyny heroizmu. Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz, dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Mieszkańcy Pińska żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. szerzyła się ciemnota, zabobony i pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazywano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek głowca dusz, duszochwat, była powodem wrogości prawosławnych. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. 16 maja święty Andrzej Bobola został schwytany. Zdarto z niego sutannę kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić na hajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, uplutli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę, zaczęli go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Obwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przywiązali do siodeł. Andrzej miał biec za końmi, popędzanymi kłuciem lanc. Wianowie w mieście, w którym dokonywano tej zbrodni, przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: Jesteś ty ksiądz? Tak, padła odpowiedź. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona. Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej. Rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonzury wycięto mu ciało do kości. Na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu. Rany posypano sieczką. Odcięto mu nos, wargi i wykuto mu jedno oko. Kiedy w bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono mu otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli, dnia 16 maja 1657 roku. Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało męczennika przeniesiono z szacunkiem do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej Bobola ukazał się rektorowi Kolegium Pińskiego i wskazał gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Po otwarciu trumny znaleziono ciało nietknięte rozkładem. Mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi, było nawet elastyczne jak ciało żywego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, a potem rozbiory Polski przerwały te starania. Ponownie sługa Boży Andrzej Bobola miał ukazać się w Wilnie w roku 1819 Dominikaninowi ojcu Korzenieckiemu, któremu przepowiedział skrzeszenie Polski, będącej wówczas pod zaborami, i to, że zostanie jej patronem. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce 30 października 1853 roku. W roku 1922 po wybuchu rewolucji ciało zostało przeniesione do Moskwy, do Muzeum Medycznego. W rok później rząd rewolucyjny, na prośbę stolicy apostolskiej, zwrócił śmiertelne szczątki błogosławionego Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu, do kaplicy świętej Matyldy, a w roku 1924 do kościoła Jezuitów w Rzymie. 17 kwietnia 1938 roku w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji błogosławionego Andrzeja. W tym samym roku relikwie świętego Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem przez Lubianę, Budapesz do Polski, a następnie przez wiele polskich miast, w tym Krakowa, Poznania, Łodzi aż do Warszawy, były wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu męczennikowi. W Warszawie po powitaniu w katedrze relikwie spoczęły w srebrno trumnie w kaplicy jezuitów przy ulicy rakowieckiej. Tam też są czczone do dnia dzisiejszego. Kościół jezuitów przy ulicy rakowieckiej w Warszawie został podniesiony do rangi Sanktuarium Narodowego. Z okazji trzysetnej rocznicy śmierci Św. Andrzeja papież Pius XII wydał specjalną encyklikę wychwalającą wielkiego męczennika. W kwietniu 2002 roku Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa, nadała Św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Święty Andrzej Bobola jest ponadto patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy. W ikonografii święty Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity, z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec. Módlmy się. Boże, ty przez śmierć Twojego syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Sprawa byśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.